To jest mój narzeczony, cygan. Uprowadzenie Agaty, czyli Romeo i Julia na miarę lat 90. Tato, pozwól nam być razem. To jest poza sporem, dziecko. Wielka miłość i jeszcze większa polityka. Ty jesteś albo psychicznie chora, albo sterowana przez moich wrogów politycznych. Przecież ja się zakochałam. Dziś tak naprawdę nie jest już istotne, że film powstał w oparciu o prawdziwe wydarzenia, jakie opisywały wszystkie gazety na początku lat 90., kiedy niepełnoletnia córka znanego polityka uciekła z domu z pracownikiem pizzerii. Wczoraj wieczorem została uprowadzona moja córka, Agata. Weź kominiarzy, dziurkacz i jedź się na siódemkę. Dziś widza cieszy muzyka, zabawne dialogi, gwiazdorska obsada i realia lat 90., jakie zachowały się w filmie. Czwórka, tu czwórka, namierzyliśmy poszukiwaną. Tak, to ja, ten z twojego snu. A filmowe piosenki Seweryna Krajewskiego mają status kultowych. W obsadzie Jerzy Sztur, Janusz Rewiński, Cezary Pazura, Zbigniew Łuczkowski, Mann i Materna. I dwójka nieznanych młodziutkich aktorów. Sławomir Fedorowicz w roli cygana i Karolina Rosińska jako tytułowa Agata. Mam 16 lat i jestem jeszcze dziewicą. I bardzo dobrze. Tak trzymać, aż do ślubu. Boję się, że to się nie uda. Uda się. Ty co ona tak długo tam? 16-letnia Karolina pokonała na castingu do filmu Uprowadzenie Agaty 300 innych nastolatek. Wydawało się, że karierę w przemyśle filmowym ma gwarantowaną. Rosińska jednak zagrała jeszcze kilka ról i wycofała się z show biznesu. Mamo, ślub jest dzisiaj o 12. Zwariowałaś. Tak. Na filmowe wesele Agaty i Cygana reżyser Marek Piwowski, znany z tego, iż lubił obsadzać w swoich filmach naturszczyków, zaprosił bezdomnych z dworca centralnego. Kochani, dziękuję wam bardzo, że przybyliście na nasz ślub, to znaczy mój z Agatą. Wprawny widz Kinopolska wśród gości bez trudu wypatrzy Stanisława Tyma, bohatera kultowego Rejsu w reżyserii Piwowskiego. Samego reżysera też możemy zobaczyć na ekranie. Wcielił się w rolę ojca cygana. Filmem Uprowadzenie Agaty Marek Piwowski powracał do zawodu po 17 latach przerwy. Uprowadzenie Agaty. Już w październiku w telewizji Kino Polska.